Jan Bodakowski dla Prawy.pl. Jesteśmy na targach motoryzacyjnych w Nadarzynie. Naszym dzisiejszym gospodarzem jest pan? Mariusz Dziurleja, jestem szefem zespołu polskiej drifterki Karoliny Pilarczyk, która jutro odwiedzi targi, dzisiaj niestety nie mogła, ale mam przyjemność pokazać wam i wszystkim oglądającym, co mamy, co przywieźliśmy i po co przyjechaliśmy. Zacznijmy od tego, na pewno część naszych widzów doskonale wie, kim jest pani Karolina, ale część jest absolutnie ciemna i nie jarzy. Kim jest pani Karolina? Pani Karolina jest profesjonalnym kierowcą driftingowym, czyli kierowcą, który swój sport uprawia bokiem, czyli jeździ samochodem z dużymi prędkościami cały czas w poślizgu, którego musi kontrolować i musi jechać linią, która jest wyznaczona przez sędziów. Bardzo trudne, bardzo wymagające, ale bardzo widowiskowe, efektowne. Kobieta atrakcyjna, czy to jest norma w tym sporcie? Chciałbym, żeby to była norma. Jest mi miło, że Karolina jest postrzegana jako piękna kobieta i też dobry sportowiec. Chciałbym, żeby jak najwięcej kobiet było. Tak, kobiety powinny być piękne, powinny być zawsze kobietami, a za kierownicą powinny być diabłami. Co dzisiaj na stoisku tutaj dedykowanym pani Karolinie mogą odwiedzający targi zobaczyć? Przede wszystkim przywieźliśmy dwa samochody. Samochody, które są bliźniaczymi samochodami, obydwa zawodnicze. Jeden jest za mną, który stoi samochodem rozebranym, ogłoconym z wszystkich elementów nadwozia. Drugi jest w 100% złożony. Są to samochody, które są wyposażone w potężne silniki korwety, doładowane kompresorem, powyżej 700 koni mechanicznych każdy. Dysponują fantastycznym momentem obrotowym. No jak na kobietę, są różowe i startują na zawodach na całym świecie. A jak ten sport w ogóle w Polsce się rozwija? Czy jest tak popularny jak w krajach zachodnich? Proszę mi wierzyć, że to jest najbardziej rozwijający się teraz motosport na świecie ze względów na widowiskowość, koszty jeszcze jakie są. Mogę powiedzieć tak, zaczęło się wszystko w Japonii, ewoluowało na Stany Zjednoczone, a w Europie robi się fantastycznie. Mamy, wydaje mi się, chyba jednych z najlepszych zawodników w Europie, na świecie, którzy startują i podbijają świat. Bardzo dziękujemy, zachęcamy wszystkich do odwiedzenia targów, a jest strona jakaś internetowa, gdzie można śledzić sukces pani Karoliny? Oczywiście, karolinapilarczyk.pl lub fanpage Karolina Pilarczyk Professional Drift Driver, też Instagram Karolina Pilarczyk, także zapraszam serdecznie, bo jest na co popatrzeć i nie można być dumnym, że Polka na całym świecie odnosi sukcesy, a to jest chyba najważniejsze. Bardzo dziękujemy. O, jeszcze pokażemy samochód, tutaj ten, który jest właśnie ogołocony z blach zewnętrznych. I bardzo dziękujemy.